Na początek fanarty. Okej, fanarty mamy już za sobą. Kolejny okres lenistwa za nami. Nadszedł czas na kolejny wywiad z ankiety, a jest nim... Szwecja! Co to za akcent? Hej, jestem Szwecja. Dzień dobry. Miło Cię tutaj gościć. Pierwsze takie pytanie z brzegu. Dlaczego nie chcesz przyjąć Estonii do państw skandynawskich? Estonia nie należy do Skandynawii. Finlandia może mówić co chce, ale Estonii nie przyjmę za żadne kurde skarby. A propos Estonii i Skandynawii, zapraszam Was na teorię, do którego link macie w opisie tego filmu. Tam będą argumenty, które wyjaśniają powód upartości Szwecji na Estonię. Jaką znów upartość? Panie, ja tu myślę mądrze i rozsądnie, więc trochę szacunku dla mnie. Okej, tylko bez nerwów. Kolejne pytanie, tradycyjne jak w każdy odcinek z wywiadu z kontrybalami. Jak powstałeś? Za początek osadnictwa na moich ziemiach przyjmuje się zwykle początek cofania się lądolodu około 13 tysięcy lat temu. W ślad za topniejącym się lądolodem posuwały się od południa przez obecną Danię grupy myśliwych i zbieraczy. Zasiedlanie mnie zajęło kilka tysięcy lat. Wielkim przełomem było przybycie do Skandynawii pierwszych plemion rolniczych około 4 tysięcy lat przed naszą erą oraz początek epoki brązu, a następnie epoki żelaza. Początkowo podzielony byłem na wiele luźno powiązanych ze sobą obszarów, zwykle ze wspólnym władcą, ale różnymi prawami dzielnicowymi. W okresie średniowiecza obszary te zostały zjednoczone i schrystianizowane. Pojawiła się administracja centralna. Od 1397 aż do pierwszej połowy XVI wieku wchodziłem w skład Unii Kalmarskiej. Często jednak rządzony byłem przez własnego króla lub namiestnika. Na XVII wiek przypada okres mocarstwowości szwedzkiej i jej największego zasięgu terytorialnego. Większość jednak zdobytych obszarów została utracona w XVIII wieku. Finlandia oraz Pomorze odpadło ode mnie na początku XIX wieku. W 1814 zawarłem unię personalną z Norwegią, rozwiązaną w 1905. Od 1814 nie prowadziłem żadnej wojny, zachowując konsekwentnie neutralność w toczących się wokół mnie konfliktach. No dobrze. A opiszesz nam, co się dokładnie działo w XX wieku? Jak już wspomniałem, w 1905 roku odłączyła się Norwegia, składając kres długoletniej Unii. Zachowałem neutralność podczas I i II wojny światowej, co uchroniło mnie od zniszczeń i kosztów wojennych oraz wzmocniło gospodarkę. W latach 50. 70. nastąpiła rozbudowa opiekuńczego, związana ze szybkim rozwojem gospodarczym. No dobra, kolejne pytanie. Kto jest twoim prezydentem? Jaki k***wa prezydent? Ja mam króla. Karola XVI Gustawa Bernadotte. Jestem państwem federalnym. Zapomniałem. Często mi się niekiedy republiki, federacje się mylą. Ale na słowa lepiej uważaj. Nie toleruję tego czegoś. O, przepraszam. No dobrze. Kolejne pytanie. Jakie macie święta i obyczaje? My mamy takie, jak u was, tam na dole. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki i w niebostąpienie. Jednak u nas, w Szwecji, są jeszcze inne święta, na przykład 1 maja są tradycyjne pochody ruchu robotniczego, a 6 czerwca Święto Narodowe Szwecji. Mamy też święta o tradycji pogańskiej, niestety, Noc Walpurgi i Noc Świętojańską. Naszym popularnym obyczajem szwedzkim jest tak zwana fika. A co to jest? To przerwa w pracy w celu wypicia kawy lub innego napoju z przekąskami w towarzystwie znajomych, przyjaciół lub też rodziny. Warto wiedzieć. Kolejne pytanie. Jakim masz przyjaciół? Moimi przyjaciółmi są Rosja,
Algeria i Minecraft. Ciekawe. Widzowie, którzy grają w Minecrafta. Gra została stworzona właśnie w Szwecji przez Nocza, który oddał projekt tworzenia gry w ręce Jeba. Tak wracając do tematu, a jakich masz wrogów? Trzecia Rzesza, czasami Finlandia, Estonia przede wszystkim, Chiny, Korea Północna i Norwegia. No cóż, to na dzisiaj koniec. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, suba oraz narysować fanarta na ten oto adres Gmaila. A tak przy okazji, bo zapomnę, jeden z moich widzów narysował dla ciebie taki oto rysunek. No niezły. Dzięki, ziom. Adio. Adio i siu.